Cześć! Izopody stają się coraz bardziej popularne. Przede wszystkim ze względu na ich kluczową funkcję w terariach bioaktywnych, ale bardzo często są trzymane też po prostu jako zwierzęta domowe. Izopody można hodować w akwariach, terariach lub w pudełkach plastikowych. W tym odcinku pokażemy Wam, jak właśnie stworzyć hodowlę izopodów w pudełku. Taki zbiornik jest najlepszym rozwiązaniem dla początkujących hodowców. Nasze pudełko zostało zakupione w IKEA, jego objętość to 11 litrów, a wysokość 14 cm. Oczywiście pudełko może być większe i wyższe, jednak minimalna wysokość zbiornika to 14 cm. Przed rozpoczęciem należy pudełko dokładnie umyć wodą i mydłem. Ważne jest tak, żeby pudełko miało szczelną pokrywkę. Jak możecie zobaczyć, kupiliśmy dodatkowo w IKEA takie oto klipsy, żeby idealnie uszczelnić pokrywkę. Szczególnie istotna jest odpowiednia wentylacja. Za pomocą lutownicy zrobiliśmy dziurki z obu stron pojemnika. Jeśli nie macie lutownicy, możecie użyć na przykład wiertarki albo wyciąć nożem niewielki otwór i przekryć go siatką z bardzo drobnymi oczkami. Wentylację można wykonać z boku pudełka lub na jego pokrywce. Pamiętajcie jednak o tym, by była ona wystarczająco wysoko nad podłożem. Ze względu na to, że chcemy pudełka układać jedno na drugim, zdecydowaliśmy się na wentylację z boku. Teraz przechodzimy do najważniejszej części, czyli przygotowania podłoża. Można użyć specjalnego podłoża do terariów lub zrobić własną mieszankę. W tej części pokażemy Wam, jak zrobić najprostszą mieszankę idealną dla izopodów. Na dno pojemnika wysypiemy warstwę torfu, który możemy kupić w zwykłym sklepie ogrodniczym. Przed użyciem nie zapomnijcie go odpowiednio wysterylizować w piekarniku, by pozbyć się ewentualnych pasożytów. To jest bardzo ważne także w przypadku pozostałych elementów. Torf musi być czysty, bez żadnych dodatków. Spryskamy go wodą, tak żeby był tylko lekko wilgotny, a nie mokry. Jeśli chodzi o wodę, którą spryskujemy wnętrze hodowli, najlepsza jest woda demineralizowana, nadająca się do akwariów, kupiona na przykład w drogerii. Dzięki niej możemy uniknąć kamienia lub innych zanieczyszczeń i problemów. Następnie dodamy uzbierane w lesie spróchniałe drewno i opadłe liście. Do tego idealnie posłuży nam dąb, buk, klon, topola, jabłoń lub wiśnia. Wszystko, co zbieracie, nie może być w żadnym przypadku spryskane chemią. Liście porwiemy na kawałki i wszystko razem zmieszamy. Minimalna wysokość podłoża to 4 lub 5 cm. Dodajemy jeszcze mech torfowiec, który spryskamy wcześniej obficie wodą. Mech torfowiec będzie służył jako najwilgotniejsze miejsce w hodowli. Umieszczamy go do rogu pojemnika. Równonogi muszą mieć możliwość wyboru między bardziej suchą, a wilgotniejszą częścią w pojemniku. Zamiast mchu torfowego możemy użyć innego mchu, jednak torfowiec ma taką zaletę, że nie pleśnieje. Jako źródło wapnia posłużą nam kawałki drobno zmielonych skorupek od jajek, którymi lekko posypiemy całość. Tak przygotowane podłoże posypujemy jeszcze całymi liśćmi. Posłużą one jednak jako główne pożywienie, no i oczywiście izopody lubią się chować. Dlatego więc dodamy tutaj jeszcze korę. Na koniec, jak możecie zobaczyć, kładziemy pomiędzy liście jeszcze kość sepi, która tak samo jak skorupki jest źródłem wapnia. No i do tak przygotowanej hodowli czas przesunąć już naszych izopodów. Do takiego zbiornika musimy dodać jeszcze skocz ogonki, które zjadają ewentualnie pojawiającą się pleśń. Pojemnik umieścimy w dowolnym miejscu, ważne tylko by stał on w pomieszczeniu z temperaturą przynajmniej 20 stopni Celsjusza i unikamy bezpośredniego słońca. Ważne jest dla nich także odpowiednie spożycie białka. Dlatego karmimy też izopody pokarmem dla ryb w płatkach lub suchą karmą dla psów. Dla urozmaicenia podajemy kawałki warzyw lub owoców.
Mamy nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny i zapraszamy do odwiedzenia naszego Instagrama. Do zobaczenia, cześć!